Cześć, z tej strony Tomek. W tym filmie opiszę Wam i opowiem moje doświadczenia sprzed trwające już tak naprawdę miesiąc w zakresie korzystania z, powiedzmy, z takich DeFi-owych produktów na platformie Waves Technologies, na platformie, na protokole, na blockchainie Waves oraz przedstawię niedawno uruchomioną, zdecentralizowaną giełdę również na tym protokole, czyli SwapFi. Tutaj odniosę się do tego, w jaki sposób ewentualnie można zrealizowane zyski do stablecoinów zaprzęgnąć do pracy, aby one również pracowały na siebie. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na wstępie dodam, że ja tutaj w tym momencie, tworząc ten materiał, w żaden sposób nie zachęcam, nie namawiam nikogo do skorzystania z tej platformy. Natomiast jak najbardziej chcę się podzielić ze swoimi doświadczeniami wynikającymi z jej korzystania. Wszystko, co na tej platformie tak naprawdę do tej pory wykonywałem, dokumentuję na swoim Twitterze, także zapraszam serdecznie do obserwowania tego wątku. Tutaj pokazuję, jak na początku skorzystałem właśnie z jednego tutaj wymienionego produktu, czyli z LP stakingu, jakie to wynosiło, jakie to generowało mniej więcej zyski, jak to wyglądało na przestrzeni kilku tygodni. Następnie podaję przykład dodania płynności do właśnie zdecentralizowanej giełdy SwapFi i korzystam z możliwości, z korzyści, jakie niesie ze sobą farming. W tym filmie również chciałbym podziękować Zbyszkowi, Zibiemu, tutaj z Kryptokrypty od Piotra Misiurka, który naprawdę ma dosyć dużą wiedzę, jeśli chodzi o Waves Protocol i dzięki któremu również przekonałem się, aby z tego skorzystać, spróbować, bo po realizacji zysków nie ukrywam, że szukałem jakiegoś protokołu nie będącego na blockchainie Ethereum, a który pozwalałby właśnie na pracę naszych stablecoinów. To, w jaki sposób działa właśnie LP staking, pozwoliłem sobie tutaj przedstawić na takim na razie dosyć prostym grafie. Przede wszystkim LP staking jest to jeden, powiedzmy, z takich produktów inwestycyjnych dostępnych na platformie Waves. Jest to produkt finansowy na platformie Waves, który lokuje zgromadzone w nim środki na protokole Ethereum, wykorzystuje do tego bramkę typu proxy i umieszcza zebrane fundusze w projektach typu Curve czy też Uniswap. Działa on w oparciu o tak zwane LP Assets, czyli Liquidity Provider Asset, i można to realizować na przykładzie takich projektów jak USDN, działający na protokole Neutrino. Jest to algorytmiczny stablecoin, właśnie działający zarówno na blockchainie Ethereum, zgodny ze standardem RC20, jak i działający, mający swój odpowiednik, a w zasadzie pierwowzór na blockchainie Waves właśnie w oparciu o Neutrino. Można to, co tutaj opiszę, również stosować w oparciu o BTC, o USDT, o USDC, oczywiście o Waves i o token NSBT. Ja tutaj przedstawię wszystko to, co wykonywałem w oparciu o Tethera, czyli o USDT. Cały proces jest nazywany stakingiem USDT i polega on właśnie na umieszczaniu tokenów USDT na blockchainie Ethereum w różnych produktach, w różnych projektach tam się znajdujących DeFi-owych i generowaniu w ten sposób jakiegoś zysku. Na początku, żeby to zrobić, musimy zasilić nasz adres USDT tokenem USDT typu właśnie RC20 lub tokenem USDT z platformy Waves i to wszystko wykonujemy właśnie za pomocą
tutaj tej sekcji Investments dostępnej właśnie na dostępnej w aplikacji Waves Exchange, do której się zaraz też z pewnością odniosę. Jeśli tego typu tokeny właśnie umieścimy w tym kontrakcie, w zamian otrzymujemy token USDT LP jako potwierdzenie i zabezpieczenie ulokowanych środków. Dzięki temu jest nam naliczane API, którego wysokość tak naprawdę możemy prześledzić tutaj na stronie w aplikacji Waves Exchange. W czasie tworzenia tego materiału to właśnie AP w ujęciu rocznym wynosiło około 47%. Należy pamiętać, że jest to oprocentowanie zmienne. Nie jest to w żaden sposób oprocentowanie stałe i w każdej chwili może ono spaść do 1% czy wzrosnąć nawet do 100% w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie na stablecoiny w projektach, do których właśnie Waves wysyła te stablecoiny. I co tak naprawdę możemy zrobić, posiadając już te USDT LP, czyli te tokeny potwierdzające, poświadczające to, że wypożyczamy nasze stablecoiny do innych protokołów. Najprościej mówiąc, możemy przede wszystkim zrobić unstaking i ten proces trwa 2 tygodnie i po tym, po zakończeniu tego okresu, wypożyczone przez nas stablecoiny wracają na nasz adres. Możemy je z portem przesłać na nasz portfel, możemy je przesłać na portfel zgodny z LC20, możemy je sprzedać na SwapFi, czy po wymianie na token LC20, nie wiem, sprzedać na Uniswapie, czy na dowolnym innym projekcie działającym w oparciu o Ethereum. Możemy również te tokeny sprzedać właśnie na zdecentralizowanej giełdzie SwapFi, to co właśnie omówiłem. Możemy w ten sposób je wymienić na przykład na algorytmicznego stablecoina USDN, który ma tak zwany automatyczny staking, również na swoim odpowiedniku na blockchainie Ethereum w zgodzie ze standardem ERC20. I co najważniejsze i co najbardziej tak naprawdę na ten moment zyskowne, możemy dodać te tokeny potwierdzające nasz staking do puli płynności na giełdzie SwapFi w parze do USDN. I ja właśnie zdecydowałem się na tą opcję, gdyż zależy mi na jak największym zwrocie z inwestycji tego w tym projekcie. Także początkowo miałem około właśnie 1900 tych USDT LP tokenów. Aby dostarczyć płynność, po prostu dodałem podobną wartość w tokenach USDN, które z tego co pamiętam wymieniłem na platformie Waves właśnie też z USDC. Czyli mamy taką samą wartość tokenów USDT LP i taką samą wartość tokenów USDN. Cała pula, którą ja tutaj przeznaczyłem do testowania, bo tak należy to traktować, wynosi niecałe 4000 dolarów. I tutaj teraz tak naprawdę zaczynają się te najciekawsze rzeczy, które dają na ten moment dosyć ciekawy zwrot z inwestycji. Dodając pulę płynności właśnie na giełdzie SwapFi w parze, tutaj ją teraz wyświetlę, USDT LP USDN, umożliwiamy innym właśnie kupno czy też sprzedaż tokenów USDN lub USDT LP. Dzięki temu my, jak i inni, mamy możliwość wcześniejszej rezygnacji z tego stakingu. Zamiast czekać 2 tygodnie, możemy po prostu te nasze tokeny poświadczające ten staking USDT LP tutaj sprzedać, otrzymując zamian właśnie USDN. Jak i możemy również dokupić te nasze USDT LP, jeśli uznamy, że po prostu chcemy dalej tutaj w tą inwestycję wchodzić. Dlaczego to się opłaca tak naprawdę robić? Wynika to z faktu, że dodając taką pulę płynności i blokując te tokeny, które poświadczają tak naprawdę, że dodaliśmy tą pulę płynności, czyli tokeny SUSDT LP USDN, czyli jest to kolejny token taki potwierdzający to, że tym razem zapewniamy płynność na tym DEX-ie.
jest to inny token niż ten, który poświadcza, że wcześniej stake'owaliśmy, czyli wypożyczaliśmy nasze te stablecoiny, wypożyczaliśmy nasze tethery. Także oddając w stake, czyli tak jakby gwarantując protokołowi to, że nie wycofamy szybko tych naszych stablecoinów, z drugiej strony możemy to tak naprawdę zrobić w każdym momencie, natomiast gdy się zdecydujemy, że chcemy je zablokować, czyli chcemy je stake'ować, jest nam generowany w sposób ciągły, tak naprawdę w czasie rzeczywistym, token swap. Token swap w momencie tworzenia tego materiału jest warty prawie $40, no prawie powiedzmy $38. I jak widzicie, ja po paru dniach tego właśnie stake'owania, tego tak naprawdę farmingu tokenów poświadczających dodanie płynności przeze mnie, z kwoty, którą tutaj widzicie, zdążyłem uzbierać prawie $25. Tutaj jako dowód mogę pokazać tweeta dokładnie z 19 lutego. W momencie tworzenia tego materiału jest 23 lutego, czyli 4 dni różnicy. Ja tutaj nie miałem za bardzo, nie miałem praktycznie żadnej wartości, jeśli chodzi o tokeny swap. Natomiast po tych 4 dniach już mam ponad pół tokena swap, którego wartość to $24. Oczywiście ta wartość tego tokenu również jest zmienna, również jest zależna. Jednak ma on bardzo ciekawą token economy, co pozwolę sobie może przedstawić w kolejnym materiale, żeby tutaj za dużo nowości nie wprowadzać. Także dajcie również znać w komentarzu, czy kontynuacja tego i omówienie, w jaki sposób działa token swap i dlaczego warto się nim zainteresować, jest tutaj w waszym kręgu zainteresowania. Oczywiście wracając do naszego grafu, jesteśmy tutaj, dodaliśmy pulę płynności i tak jak wspomniałem, otrzymujemy te tokeny to poświadczające i wrzuciłem to w tak zwany farming, dzięki czemu otrzymuję nagrodę w postaci tokenu swap. Na ten moment powiem tylko, że token swap jest tokenem typu governance. O tokenie swap będę chciał oczywiście zrobić dodatkowy materiał, bo również zgłębiam jego tajemnice. I tak naprawdę co z tego mamy? Mamy przede wszystkim zwrot z opłat transakcyjnych. Wysokość tego jest zależna od naszego udziału w puli, od udziału w puli całości zwrotów, czyli jak dana pula ma udział, jaki ma udział w całości zwrotów z tego DEX-a SwapFi. I ta nagroda właśnie ma postać tokenu Swap, który, jak wspomniałem, jest tokenem typu governance. Wszystkie pule oraz ich, powiedzmy, potencjalna opłacalność, czy to, ile tak naprawdę można z jakiej puli wyciągnąć zysku, jest również widoczne na SwapFi. Należy pamiętać, że jest to bardzo młody produkt, ma on niecały miesiąc. Jednak wartość wolumenu, jak i ilości zablokowanych środków systematycznie rośnie. Także tutaj macie wyszczególnione na ten moment wszystkie pary, jakie są dostępne na tym DEX-ie. Można oczywiście również zwrapowanego Bitcoina tutaj dodać. Można również na tokenie swap. Jak widzimy, zwroty są tutaj dość ciekawe, czyli te roczne stopy zwrotu. Tu jest ta para, w którą ja się zdecydowałem wejść. Jak widzimy, jest to jedna z mniejszych stóp zwrotu. Natomiast ja sobie przyjąłem taką zasadę, że będę tutaj stake'ował, będę tutaj próbował coś wygenerować, jakiś zysk, jedynie w oparciu o stablecoiny. Później ewentualnie zdecyduję się również na tutaj zapewnienie puli płynności dla tokenu swap, ponieważ z tego, co rozpoznaję ten temat, ma on dosyć ciekawą token ekonomii i myślę, że warto się tym zainteresować. Jeśli chodzi o wprowadzenie właśnie do tego, to myślę, że na ten moment to już wszystko. Tutaj mamy cały czas możliwość śledzenia tego właśnie naszego portfolio. Jak widzicie, ta wartość cały czas rośnie, gdyż jest to na bieżąco oczywiście nam tworzone. Przypomnę jeszcze raz, że całą historię, to co po kolei, jakie kroki wykonuję i wykonywałem, jest dostępne na Twitterze. Tutaj możecie sobie komentować, możecie przeczytać, jakie stopy zwrotu były ze stakingu. Było to około $3 tygodniowo. Tutaj widzimy, że z farmingu ten zwrot jest dużo większy, bo na ten moment jest to, powiedzmy, jakieś
jakieś $6 dziennie, także że myślę całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o taką niewielką kwotę rzędu $4000. Jeśli chodzi o pozostałe aspekty związane właśnie z Waves Exchange, bo też dużo osób mnie o to pyta, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ja bym tutaj proponował, jeśli już ktoś się zdecyduje na korzystanie z tego mocno, powiedzmy, ryzykownego eksperymentu, używać tej aplikacji instalowanej standalone na desktopie, ponieważ wydaje mi się, że będzie ona zapewniała większe bezpieczeństwo niż to, co oferuje tutaj wersja przeglądarkowa, jednak jak najbardziej jest ona tutaj również dostępna. Niestety na Waves Exchange nie ma do tej pory zaimplementowanego żadnego 2FA, czyli logujemy się albo przez e-mail, logujemy się za pomocą portfela sprzętowego lub za pomocą właśnie SIDA, czy też klucza prywatnego. To już tak naprawdę zostawiam do wyboru każdego z Was. Ja korzystam właśnie z opcji logowania się za pomocą klucza prywatnego, za pomocą aplikacji tej instalowanej właśnie na komputerze osobistym. Jeśli chodzi o DEX-a SwapFi, to jest to typowy DEX. Jest on przez nas zarządzany tak naprawdę portfelem. Mamy tutaj odpowiednik takiego, powiedzmy, MetaMaska. Nazywa się to Waves Keeper i działa on na dokładnie tej samej zasadzie, analogicznie jak działa MetaMask. Również tutaj w nim podpisujemy transakcje. Opłaty transakcyjne na Waves Exchange, na SwapFi są bardzo małe, bo jest to 0,005 Wavesa. Jest to stała opłata za wykonanie tak naprawdę dowolnej transakcji. Myślę, że na ten moment w tym pierwszym odcinku to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście jeszcze więcej wiedzieć o tej platformie. Oczywiście zachęcam do śledzenia tej serii na Twitterze, bo tam podaję dosyć często informacje z tego, jakie kroki wykonuję i jakie tak naprawdę zwroty to pozwala generować. Zachęcam jak najbardziej do samodzielnego zapoznania się z tym, w żaden sposób nie sugerowania się tym, co ja tutaj mówię i tym, co ja przetwarzam, ponieważ w sposób, w jaki to robię, jest oczywiście mocno specyficzny dla mnie. Myślę jednak, że jest to ciekawy eksperyment i zobaczymy tak naprawdę, do czego on tutaj nas doprowadzi. Także na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.